W dzisiejszym odcinku postanowiliśmy przygotować dla Was trzy gadżety dla gracza, bez których gracz nie powinien się móc obejść. No właśnie, czy nie będzie mógł się obejść? Zobaczymy też, sprawdzimy to w tym odcinku, będziemy eksperymentować. Zaczynamy. Przygotowałem trzy gadżety, które dzisiaj Piciu będzie oceniał, a Wy przygotujcie dla nas łapkę w górę i subskrypcję koniecznie, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. I co, jesteś gotowy na pierwszy z nich? Jestem, wiesz, co uważasz, że powinienem mieć u siebie? A więc powiedz mi tak, masz peceta w domu? Mam. Jaką masz obudowę? SPC Gear. Świeci się jak psu jajca? Świeci się trochę, ale samobudowa, no po prostu się świeci na front. A ja ci powiem tak, każdy ceniący się gracz powinien mieć mocno świecącą się obudowę i dzisiaj gadżet najtańszy, pierwszy, mianowicie paski LED dedykowane do waszych obudów, do waszych komputerów, do waszych PC-tów. Powiem wam, że ja z takiego rozwiązania skorzystałem i jestem absolutnie zadowolony. Nawet Wojty, słuchaj, wysłałem mu ostatnio zdjęcie i mówi, no żyga tęczą ten komputer. Pytanie, czy to był komplement? Jak dla mnie komplement, bo okay, właśnie dobra. O taki efekt mi chodziło. No dobra, ja już sobie to otworzyłem i mamy tutaj dwa paski, dostajemy w zestawie. Ile kosztuje taka przyjemność w ogóle? Mój drogi, jedyne 50 zł. 50 zł. Ja wiem, że za dwa paski LED to nie jest najtaniej. Oczywiście moglibyśmy mieć parę metrów LED, jeżeli znajdziemy gdzieś takie, ale to są dedykowane już bezpośrednio do waszej obudowy z konkretnymi złączami. Oczywiście te paseczki możemy sobie przedłużyć, podłączyć do jednego pinu w naszej płycie głównej. Naprawdę bardzo fajne, ciekawe, wygodne przede wszystkim rozwiązanie, jeżeli chcemy uatrakcyjnić naszego peceta, bo na przykład mamy starszą obudowę, a jednak chcemy, żeby coś tam się świeciło, no to nic prostszego, pięć wyżej. Tak. Bo podłączyłem i nie świeci. Inteligencji w zestawie nie dodawali. Nawet sztucznej? No dobrze, żarty żartami, ale powiedz mi, widzom, jak to właśnie się komunikuje, bo widzę, że nie na USB to są. Opcje mamy dwie. Pierwsza to wpinamy do płyty głównej, 3-pinowe złącze, 5-woltowe ARGB. Ewentualnie możemy również skorzystać z dedykowanego kontrolera. No takie rozwiązanie na pewno będzie troszeczkę bardziej wygodne, bo faktycznie wtedy do jednego kontrolera możemy wpinać kilka pasków, a nie korzystać z przedłużek, ale ja osobiście na przykład korzystam z bezpośrednio niego wpięcia do płyty głównej. No dobrze, to ja mam jeszcze dwa pytania i to też pytania, które mogą się rodzić u widzów. Pierwsze to te paski są ARGB. Powiedz mi, bo często to się zdarza, że jest właśnie ARGB i RGB i czym się różnią? Jeżeli chodzi o ARGB, no to mamy adresowalne paski LED i tutaj możemy sobie po prostu ustalić każdą LED indywidualny kolor. Tak. Każdą diodę indywidualny kolor. Dokładnie, każdą diodę możemy sobie faktycznie podświetlić indywidualnie, a jeżeli mamy RGB, to pasek świeci na jeden określony kolor, czyli no po prostu ta personalizacja jest trochę na niższym poziomie, bo w tym ARGB możemy zrobić taką tęczę naprawdę, że będzie każdy kolor i będzie świecił jak dyskoteka w manieczkach. Drugie pytanie, które miałem do ciebie. Gdzie? No widzisz, ty jesteś za młody i zbyt mało w techno, żeby wiedzieć. I moje drugie pytanie to jest takie, że okej, no polecasz ten gadżet, wiemy, że mamy ARGB, wiemy jak je podłączyć, ale teraz co zrobić z tym paskiem? Gdzie byś go polecał przykleić w moim komputerze na przykład? Przede wszystkim w miejscu niewidocznym, żeby no, po prostu te paseczki nam nie biły po oczach. Gdzieś tak skrzętnie ukryć od wewnątrz, żeby nie było samego paska widać, żeby on ładnie nam obudowę rozświetlał. Ale ty masz taki pasek w komputerze? Dokładnie taki pasek. I gdzie go zainstalowałeś? No tak od wewnętrznej strony. Okej, pod szybką. Jak jest szyba, to... Jest szyba i pod spodem i pyk i ładnie świeci do góry, dobra. Fajnie to wygląda i właśnie dobrze, że o tym wspomniałeś, bo mamy tutaj paseczek już gotowy do klejenia, więc i powiem tak, oryginalnie on się bardzo fajnie trzyma. Tak, nigdy nie podklejałem, trzyma się fajnie, nic nie odpadło, jest gitarka. Okej, no to tyle dobrego. No dobrze, wiesz co, teraz czas na ocenę, skoro już uzyskałem wszystkie informacje, które mogły mnie i widzów interesować. No jeżeli miałbym ocenić z mojej perspektywy i widzów, to tak, no użyteczność, wiadomo, to nie jest użyteczny gadżet. To jest no nie użyteczny, no co ty gadasz, no pewnie, że użyteczny. No w sensie tylko estetyczny. No, no ale to estetyka jest rzeczą najważniejszą w życiu. Aha, no ale niepraktyczny. W sensie, no nie ma praktycznego zastosowania, nie przyspieszy twojego komputera, chyba że... Idziesz w nocy, widzisz, że masz komputer tam w tamtym miejscu, nie kopniesz go nogą, nie potkniesz się, nie rozbijesz głowy. No to wygrałeś, okej, ma pewną użyteczność, ale przede wszystkim estetyczność, ale uważam, że
takie rzeczy robią robotę, także ja oceniam ten na 4+, ten gadżet. No myślę, że ładnie. 5 dych to jest coś, co jestem w stanie wydać, żeby upiększyć swój komputer w miarę sprawny sposób. Dajcie znać, co wy uważacie oceny, czy pasek RGB dodatkowy ARGB przydałby się w waszych komputerach i jak oceniacie taki gadżet. A my lecimy do gadżetu za 100. Dokładnie. No to jest fajne, nawet biorę tego do... On jest to. Często zdarza się tak, że jak rozmawiamy na Discordzie, to ja cię ledwo słyszę i mówię, wyciągnij ten mikrofon z tyłka. Nie przypominam, że takie zdarza, ale okej. Okay. Ale często tak się zdarza, słuchajcie. Ale może jakiś widz tak ma. Ja przypomniałem sobie o sytuacji, którą sam miałem, mianowicie miałem słabej jakości słuchawki, a dodatkowo jeszcze słabą kartę dźwiękową w swoim komputerze. No i mój kolega polecił mi, wiesz co, weź sobie kup jakąś tańszą po prostu kartę dźwiękową, podłącz słuchawki, zobaczysz, że będzie lepiej. No okay. I ja takie dwie karty na dzisiaj dla ciebie przygotowałem. Jedna na zwykłe wejście USB, jedna na USB-C. No i karty dźwiękowe te mają sprawiać, że nasze audio po prostu poszybuje do góry, nawet mając tanie słuchawki. Okej, okay, no właśnie, ciekawe to jest, bo to urządzenie wygląda naprawdę dość prosto i mało skomplikowanie jest małe i jestem ciekawy, ile z tego da się wyciągnąć. No to chyba nie zostaje mi nic innego, jak tylko wziąć słuchawki jakieś z niższej półki i po prostu sprawdzić, czy to, co mówisz, w ogóle ma sens. I no i zobaczmy, przekonajmy się. Sprawdzamy. Tak jak wspomniałem, naprawdę bardzo małe i poręczne urządzenie, wygląda niepozornie. Ja z kartami dźwiękowymi zewnętrznymi miałem do czynienia i muszę powiedzieć, że byłem bardzo zadowolony i też z Creative'a kartami zewnętrznymi, ale nie z takimi małymi. To były karty już, wiesz, takie rozbudowane. Tak, one już miały troszeczkę też więcej opcji w sobie i oczywiście takie też najbardziej polecamy, ale jeżeli jesteśmy budżetowo ograniczeni, to no możemy skorzystać z takiego rozwiązania. I teraz ważna sprawa, bo jeżeli mamy takie słuchaweczki, gdzie jest tylko jedno wejście jack, to wtedy potrzebujemy tego rozdzielnika takiego, wiesz o co chodzi, bo tutaj mamy wejście mikrofonowe i słuchawkowe. Natomiast w tym przypadku mamy tylko jedno wejście, więc też będzie potrzebna złączka, jeżeli będziemy mieli dwa osobne przewodziki. Okej, bo to jest, widzę, że nowsza wersja USB-C, bardziej już zaawansowana, to jest wersja trzecia. No dobrze, słuchaj, ja sobie teraz, nie zostaje mi nic innego po tym krótkim opisie, żeby sprawdzić moc tego małego urządzenia, najpierw na sucho, później zobaczymy, czy jest różnica dźwięku, no i też mikrofonik sobie przetestujemy, czy to też jakaś różnica będzie. No dobrze, kochani, jestem na mikrofonie bez karty dźwiękowej, także możecie usłyszeć, jak to wygląda w przypadku właśnie słuchawek Krux Pops na czysto, bez dodatków i zaraz zobaczymy, czy będzie jakaś różnica. Przełączam się na kartę dźwiękową zewnętrzną. No i jesteśmy już na karcie dźwiękowej Creative'a i możecie zobaczyć, czy jest jakaś różnica, czy jest lepiej, może gorzej, a może tak samo jak było. Także jestem ciekaw waszej opinii, a my słuchamy i wyrazimy zaraz swoją. No dobra, przetestowałem sobie tą zewnętrzną kartę dźwiękową i mam konkretną opinię w obu przypadkach. Jeżeli chodzi o dźwięk, słychać wyraźnie różnicę naprawdę na plus. W tych słuchawkach nie jest źle, mimo że kosztują niecałe 100 zł, jest nawet, nie ma tragedii, ale no czuć, że ten dźwięk nie jest taki czysty, jest takie poczucie takiej szyby i z tą kartą dźwiękową to poczucie znika trochę. Ta szyba znika i te dźwięki są czystsze i mniej przytłumione. Oczywiście powiedzmy sobie na starcie, nie zrobimy dzięki tej karcie nagle z tanich budżetowych słuchawek najlepszej klasy słuchawek. No, oczywiście. W Nova Pro. Nie ma takiej opcji, ale na pewno to polepszy naszą jakość audio. Wyciąga to audio i im mamy lepsze słuchawki, tym więcej jesteśmy w stanie wyciągnąć. I tak i nie, bo mam wrażenie, że w momencie, kiedy zastosujemy faktycznie naprawdę bardzo dobre jakości słuchawki, no to ta karta dźwiękowa już przestanie mieć takie znaczenie. No na pewno, jeżeli już słuchawki mają taką kartę dźwiękową, w zastosowaną, chociażby w interfejsie słuchawek, albo wyciągniętą na zewnątrz, to na pewno, ale nadal możemy w dobrych słuchawkach podciągnąć jeszcze możliwości i później bawić się w ustawieniach i więcej tej przestrzeni dźwiękowej będzie tutaj do zaaranżowania. Jeżeli chodzi o te słuchawki, zdecydowanie czuć różnicę na plus. Jeżeli chodzi o mikrofon, no tutaj sami słyszeliście, jest kontrowersyjnie, czyli z mojej strony nie ma jednoznacznie, że jest bardzo dużo, znacznie lepiej, jest inaczej. Mam jednak wrażenie, że daje to potencjał do większego
manewru tym mikrofonem, że on wyciąga i te wyciągnięcie trochę jest przerysowane, także trzeba by teraz się pobawić ustawieniami, żeby zmniejszyć przestery i tak dalej, i tak dalej. No i największym plusem, który ja zauważyłem, jest to, że znika nam tak zwany buzz noise, czyli takie brzęczenie na początku i na końcu każdego zdania, które wypowiadamy. I to jest na pewno na plus. No znika nam to brzęczenie. Jest głośniej, natomiast nie zauważyłem też takiej diametralnej różnicy. No nie, na pewno nie jest nagle tak, mamy mikrofon studyjny. Dokładnie, tego się nie spodziewajcie. Podsumowując, ten gadżet ode mnie czwóreczka, bo naprawdę daje możliwości, ale też nie jest jakimś game changerem, że nagle właśnie słuchawek za 100 robi się słuchawki za 1000. Czwórka, solidny gadżet, polecam. No dobra, zobaczmy, jak ocenisz gadżet numer 3. Jak sam doskonale wiesz, długie godziny spędzają przed komputerem, co ma negatywny wpływ na przykład na nasz wzrok, ze względu na chociażby promieniowanie niebieskie. No tak? Dużo się o tym mówi ostatnio, zwłaszcza też w kontekście użytkowania telefonu na pewno. No właśnie, i ja przygotowałem rozwiązanie, które troszeczkę pozwoli nam ten wzrok zaoszczędzić, a jednocześnie będzie bajeranckie, gadżeciarskie, cool trendy, wszystko na raz. No to się, czy będzie cool trendy, to się okaże, ja już mniej więcej miałem z tym styczność, ale jestem ciekaw. No, jak to wyjdzie w przypadku mojej oceny jako gadżetu, sprawdzam to. No dobrze, mam już okulary Razera w moich dłoniach i w zasadzie trzy funkcje spełniają te okulary. Pierwsza to ochrona przed światłem niebieskim właśnie, czyli te zerówki, które tutaj mam. Druga to wymienne szkła, że mogą mnie chronić przed światłem UV i mogą to być przeciwsłoneczne okulary. No i trzecia, te głośniczki. No, ewentualnie dodajmy czwartą, czyli wygląd, tak? Czyli chciałbym się... Jak oceniasz mój wygląd? Ładnemu we wszystkim ładnie. A, dziękuję, to prawda trochę. No jest taka delikatna hipstera, jest taki Ray-Banowy styl, także moim zdaniem zostało to wymyślone chyba najlepiej i najbardziej tak neutralnie, jak mogło być, żeby to wyglądało. No oczywiście te nauszniki, nie wiem na ile to nie jest już przerysowane. No są troszeczkę grube, troszeczkę wyglądają też groteskowo, no ale faktycznie te okulary mają też spełniać rolę słuchawek i mikrofonu, żebyśmy mogli przez nie ewentualnie porozmawiać. My to już sobie kiedyś wcześniej testowaliśmy i to rozwiązanie działa raczej średnio, ze względu na to, że to nie jest przewodzone, ten dźwięk nie jest przewodzony po układzie kostnym, tylko są to po prostu głośniki. Cieszy mnie, że polecasz produkt, który sam teraz mówisz, że właśnie, nie działa doskonale. Nie do końca polecam go ze względu na to zastosowanie, żeby odtwarzać na przykład muzykę na nim. No nie, raczej w sytuacjach awaryjnych, żeby z kimś porozmawiać i tak dalej, to się praktycznie sprawdzi. Natomiast polecam to przede wszystkim ze względu na to siedzenie przed komputerem i faktycznie ochronę naszych oczu. No a dwa, że faktycznie te okulary wyglądają całkiem przystępnie do tego, żeby sobie gdzieś je zabrać, na przykład na plażę czy na miasto, i możemy po prostu zastosować te polaryzujące filtry. No jak się wygląda w tych okularach, no to możecie ocenić sami. Czy to jest przerysowane, czy to jest akceptowalne? Jak ty byś powiedział? No ja się cały czas nie widzę, no zobaczę się. Dla mnie mi pasuje twój wygląd, ale jak już wcześniej powiedziałem, ładnemu wszystkim ładnie. Dziękuję. Podlizuję się, jeżeli chodzi o mój wygląd, no wiecie, z frontu wygląda to naprawdę spoko i wydaje mi się, że nie ma tutaj... Wyższą ocenę chcę wywalczyć za ten gadżet, po prostu dlatego tak powiedziałem, tak naprawdę to nie. Według mnie, jak na to, że jest to gadżet, wygląda to spoko. Nie ma takiej chamskiej jakiejś wersji, że nie wiem, że wyglądamy jak z kosmosu, czy jak te Google Glass kiedyś, które też nie wyglądały zbyt atrakcyjnie. Jest to sprowadzone do takiego casualowego produktu. Faktycznie te głośniki, gdyby miały przewodnictwo kostne, byłoby to kozackie. Niestety słyszymy tutaj po prostu z głośnika i za to minus, bo jednak... No bo wszyscy dookoła też to słyszą. No fizyka jest tak nieubłagana i nie ma opcji, żeby ktoś, kto siedzi obok nas, trawę nie słyszał. Ale jest jeszcze jeden bardzo duży plus. Jest zastosowanie takie, ja to bardziej widzę tych głośników, że jeżeli gdzieś idziemy, na przykład na siłownię, gdziekolwiek i dzwoni ktoś do nas, to odbieramy telefon i faktycznie możemy sobie gdzieś tam porozmawiać bez wyjmowania tego telefonu i jest to dość proste wtedy. No, nadal jednak ktoś może słyszeć, o czym tak rozmawiamy. Jest. Jakie to ty widziałeś plus? Ja jeszcze mam jeden dodatkowy plus, to ładne etui mi się bardzo podoba. Tak, etui jest bardzo fajne, dostosowane do premium produktu. No i przeciwsłoneczne okulary. Czy bym chodził w tych okularach na co dzień ja osobiście? W sensie w domu? Tak. Na mieście?
czułbym się delikatnie skrępowany, nie chodziłbym no raczej, i ja to mówię szczerze. Do domowego zastosowania te okulary wybrałem, żeby faktycznie przed monitorem chronić nasze oczy i żeby ale te promieniowanie ograniczyć. Co kto lubi, może ktoś lubi mieć takie wizerunek Zbać karetkę? Tak, już proszę. Logopedę bardziej. No ale co kto lubi, może ktoś lubi wizerunek takiego gadżeciarza i będzie mu to pasowało. Jeżeli ja miałbym ocenić ten gadżet, no tutaj ocenię go najsłabiej na trójkę. No ja nie myślę, jest to że bezużyteczne tak. I ta ochrona oczu jest często niedoceniana. No ale jeszcze pytanie, ile kosztują? 300 około. 300. Jest to jakoś tam do przyjęcia, licząc te gadżety. Zostaje przy ocenie 3, nie dla każdego, ale komuś mogą, uwaga, wpaść w oko. Dajcie znać, jak wy oceniacie te gadżety. Koniecznie podzielcie się opiniami w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. A nam pozostało się na dzisiaj tylko pożegnać. Trzymajcie się, cześć!